Gmina Bojanowo nieustannie rozwija się i pięknieje. Tym razem powód do radości mają najmłodsi jej mieszkańcy Starhalina i Trzebosza. Dzięki pieniądzom z programu Wielkopolska Odnowa Wsi na dwóch placach w tych miejscowościach pojawiły się nowe urządzenia. W ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś gmina otrzymała około 60,5 tysiąca złotych. Wartość całego projektu to ponad 86 tysięcy. Brakującą kwotę wyasygnowano z Funduszu Sołeckiego. Dzięki tym pieniądzom uatrakcyjnić można było dwa place zabaw. W Tarchalinie pojawiły się nowe elementy piramidy linowej, ślisk oraz zjeżdżalnia rurowa, a w Trzeboszu podwójna huśtawka i równoważnia SAO. Jak podkreślają samorządowcy, realizacja tego przedsięwzięcia odbyła się przy znacznym zaangażowaniu mieszkańców Sołectw w wykonanie prac ziemnych przed i po instalacji urządzeń.